Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy sobie, no nie uwierzycie, o Xboxie. Chyba u mnie to jest po prostu jak nie pogadałem o Xboxie, to jest dzień stracony, więc żeby odhaczyć, że dzisiaj też pogadałem o Xboxie, że kolejny materiał też jest o Xboxie. No to przechodzimy, słuchajcie do tematu. Oczywiście też gorąca prośba: łapa, lajki, Subskrypcja, chociaż dla mnie najważniejsza subskrypcja. Komentujcie, subskrybujcie. No, bo to pomaga, żeby ten kanał, tak jak już wspomniałem, pomału, pomału, ale e, się w jakiś sposób rozwijał. I w zasadzie to wszystko jest e, od Was. Jest wszystko, was, słuchajcie, w, 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 w Waszych rękach, więc prośba, żeby, e, żeby się tymi rękami. <grym> Bardziej ruszali, jak to się mówi, ale nie to co myślicie. E, dobra, słuchajcie, przejdziemy do, przechodzimy, nie przejdziemy, tylko przechodzimy do tematu. W dzisiejszym temacie, e, tak jak zresztą już pewnie widzicie po filmiku, e, siedziałem, powiem Wam, zastanawiałem się i, i tak mówię, podzielę się z, z Wami swoimi takimi trzema groszami, czyli dlaczego uważam, że Microsoft będzie po prostu wydawał te gry na Playaku, i na tych, czterech gier się, na tych czterech grach to się nie skończy, bo już wiemy, że wyjdzie Indiana Jones, i na tym Indianie Jonesie też to się nie skończy. Przede wszystkim, może zacznijmy od początku mm, o tych strukturach, jakie Microsoft ma. Microsoft, z tego co wiecie, ma swoje takie typowe, swoje studia wewnętrzne, które kupywał pojedynczo, nabywał i robił ich typowymi studiami, które wydawcą był. Microsoft Games Studios. W międzyczasie zakupili Bethesda, ale trzeba pamiętać, że między Microsoft Games Studios i całym Microsoftem jest właśnie Bethesda. I dopiero pod btestą są studia wewnętrzne. I te studia tak naprawdę no, należą do Microsoftu, ale de facto są wewnętrznymi studiami Betesdy. A to cała Bethesda jest w rękach Microsoftu. Dla mnie to jest Nieco inaczej niż studia typowo wewnętrzne Microsoftu, a nie jest ktoś jeszcze pomiędzy. To samo, słuchajcie, z Blizzardem i Activision. To nie jest tak, że ok, oni są w rękach Microsoftu, ale jednak uważam, że tam nieco inaczej, zresztą oni na wszystkich tych swoich wywiadach mówili case to case, no ale to też jest, powiem Wam, kolejna rzecz, do której się muszę przyczepić, eee, czyli ta transparentność Microsoftu powinna być Powinni walić, słuchajcie, od początku kawę na ławę. Przy każdej zapowiedzi jakiejś gry e, nie powinno być to jakąś owianą tajemnicą. Nie powinni nam dawać domyślenia, do myślenia, bo nie na tym rzecz polega. Oni nie są, słuchajcie, w pozycji, żeby dawać ludziom do myślenia, więc e, oni nie powinni, mówię. Teraz dwa, trzy, Jedziemy jeszcze raz, żona tam się odkurzaczem bawi. Oni nie są w, słuchajcie, w pozycji, żeby nie być transparentni, tylko tutaj bawić się w podchody, w kotkę i myszkę. Więc to wszystko powinno być. Ta gra jest taka, taka, taka. Tą grę wydajemy na to, na to i na to. Taki mamy plan, taki mamy pomysł, tak to chcemy zrobić. I tyle. Te i te studia, czyli te typowe nasze wewnętrzne studia, jak Ninja Theory, jak nie wiem, Playground Games. No to oni będą wydawać gry tylko na Xboxy i na PC. A jeżeli chodzi o Bethesda i Activision Blizzard, no to będzie taka sprawa od sprawy, w zależności od co nam przyjdzie do głowy. No i tutaj przychodzę do meritum tego tematu, dlaczego uważam, że tych gier będzie więcej i nie będą się ograniczać na, te, na, te, na, na to, co ja bym, co można by, nie wiem, logicznie pomyśleć, że okej, okay, faktycznie mają te studia, wydaje mi się, że te wewnętrzne studia, no to będą wydawać gry tylko na Xbox na PC, no a właśnie Bethesda i Activision bizar będzie takie. Zobaczymy co czas pokaże, jak ja to mówię i to, to samo jest u nich. Wydaje mi się, słuchajcie, no bo cóż innego mogę, mogę, jakie inne słowo mogę użyć, że oczywiście można poruszyć temat, że po prostu no, słabo im się ten Xbox sprzedaje i muszą gdzieś tam tego wszystkiego szukać. Ja jednak mimo wszystko jest to scenariusz oczywiście bardzo prawdopodobny, chociaż ja bardziej uważam, że po prostu wydali tyle pieniędzy na to wszystko i muszą jakoś sobie słuchać, to jest korporacja, nie działają charytatywnie, wydali pierdeliad dzielonych, więc muszą jakoś to sobie, przynajmniej w małych częściach, ale trzeba to odrabiać, tym bardziej, że Play 5 po prostu się świetnie sprzedaje, no i tam no, jak to się mówi, pieniądz nie leży na ziemi. I w, w, ale też nie tylko o to chodzi po prostu y, jest taki taka myśl mi się pojawiła że musimy przestać słuchajcie ten Microsoft y, wymagać od niego y, no bo to się już po prostu zmieniło to nie jest ten Xbox którego ja pokochałem którego część może z was pokochała ten Xbox którego człowiek pokochał już go nie ma i on nie wróci, rządzą nim inni ludzie, i ci inni ludzie mają inne rzeczy w głowie. Ja nie mówię, że dobre, bo czas weryfikuje, czy to było dobre, ale z tego, co ja tak sobie to wszystko obserwuję, to po prostu Microsoft. Wiecie, każda firma ma jakiś swój taki, coś takiego charyzmatycznego, za co ich kojarzymy Nintendo, za te swoje gry, za to podejście. Sony no to zawsze ekskluzywy, ekskluzywy my mamy najmocniejsze, najładniejsze gry, ekskluzywne, u nas ekskluzyw to jest najważniejszy, to jest w ogóle wszystko. A Microsoft nie ukrywają tego, jawnie pompują wszystko co idzie w Game Passa. Jest ten Game Pass i w to wszystko pompują. I teraz odniosę się do takiego tematu, który mi oczywiście przyszedł do myśli, ale właśnie ostatnio rozmawiałem z kolegą Michał, pozdrawiam ci serdecznie, który poniekąd mnie w tym utwierdził. Michał to jest człowiek, który właśnie kocha playaka, kocha ekskluzywy, uważa, że są cudowne, piękne, świetnie mu się gra w każdego ekskluzywa, Spidermana, Opitoli, zrobił platynę, mówię o dwójce. No, ale yy, że troszeczkę. Było tak posuchy na ten moment na Playaku, a trafiła mu się dobra cena za Xboxa. No to kupił sobie chłopacz na tego Xboxa, wykupił Game Passa, zaczął grać, zaczął ogrywać w wszystkie ekskluzywy, które na tego Xboxa są naprawdę takie, nawet i Quantum Breaka, więc Gearsy 4, 5, więc sięgał naprawdę, no bo zawsze na Playaku grał, więc sięgał do takich naprawdę starszych i też nowszych gier. I ogólnie jest tego zadowolony, zachwycony i mówi tak. Szczerze, Playaka mam do ekskluzywów, na niego będę inwestował, będę wydawał na te gry, ale jak tu w Game Passie, on powiedział w cenie frytek, e, pozdro jeszcze raz Michał, w cenie frytek mogę sobie ograć Call of Duty, mogę sobie zagrać Indiana Jonesa, a nie interesuje go to, że na Playaka wyjdzie pół roku później, na które będzie musiał wydać te 250-300 zł, no bo tyle teraz gry kosztują. I uwierzcie mi, do czego chcę przejść? Chcę przejść do właśnie do tego, że wydaje mi się, że Microsoft właśnie w tym kierunku idzie. Skoro stawiają na Game Passa. Game Pass to jest dla nich najważniejszy. Oni już od ekskluzywów jeszcze oni wspominają, jeszcze ich trzymają z uwagi na takie, bo ludzie tego wymagają, ale też celują w drugą grupę osób a jest takich osób więcej niż my, tych takich właśnie zagorzałych fanów, Exclusive, Exclusive. Ja też chcę ekskluzywy, ale po prostu widzę, że Microsoft będzie je dawał, ale będzie też się z częścią gier dzielił gdzie indziej, będzie chciał zachęcić właśnie do tego Game Passa. I pierwszym takim właśnie tytułem, które mówię, chcą to sprawdzić, tą swoją taktykę, to jest właśnie Call of Duty. Chcą zobaczyć, czy jeżeli Ludzi nauczą i im pokażą, że owszem, ta gra jest dostępna na wiele sprzętów, ale u nas zagrasz sobie ją w Game Passie. Nie musisz wydawać na tą grę 300 zł. Możesz zagrać Day One w Game Pass w cenie frytek, jak to mówi Michał. I, i bajka, tak? Win to win. Być może w to właśnie Microsoft kieruje. I takim przykładem jest właśnie taka Taki Indiana Jones, gdzie oczywiście on będzie na PlayStation, no ale pamiętajcie, że będziemy musieli osoby, które będą chciały zagrać tę grę na PlayStation 5, będą musiały ją kupić i wydać na nie 300 zł. To tak najmarniej, gdzie będę, będzie alternatywa, że na Xboxie będzie w cenie no, dużo bardziej korzystnej. Tak myślałem, czy się na to powoływać. Może się powołam, może wspomnę faktycznie, no bo słuchajcie, no mi też już się przestało uśmiechać, wydawać na każdą nową grę 300 zł. Tym bardziej, że wszystko niestety jest coraz bardziej drogie. I, i, i no, pewne rzeczy, pewne gry, jeżeli mogę, to sobie odpuszczam i cieszę się, że mam tego game Passa i mogę w cenie tego abonamentu część tych nowości po prostu sprawdzić, a nie iść do sklepu wydawać 300 zł na nie bo pamiętajmy, że naprawdę duża większość duża większa część gier, które wychodzą nie są warte tych pieniędzy przynajmniej na premierę, może po premierze jak to załatają, poprawią ustabilizują się jest wtedy być może tak ale na premierę te wszystkie gry po prostu wymagają odczekania poczekania E, aczkolwiek, wiadomo, nie zawsze się da, jesteśmy słuchajcie, graczami, jesteśmy zgrzani, więc Game Pass to jest kolejne zwycięstwo w takiej, takiej właśnie postaci, że no nie muszę już teraz inwestować w tę grę 300 zł, bo wiem, że na premierę może mieć problemy, ale będzie w Game Passie, więc no w sumie te tam, nie wiem, teraz 70 zł no to luz jeszcze w stanie jestem tyle na to przeznaczyć, żeby zobaczyć jak ta, jak, w jakiej kondycji jest dana gra w dniu premiery. Call of Duty właśnie może być czymś takim, że jeżeli wbiją do głowy, do głowy ludziom, że tu na Xboxie masz ją day one co roku i nie musisz jej kupywać, to być może faktycznie do osób takich, które nie przywiązują do tego takiej uwagi jak my, czy jest ekskluzyw, czy ta gra jest tylko na to, czy jest tylko na tamto, będą po prostu zastanawiać się, żeby dobra, nawet tak jak właśnie Michał dokupię tego Xboxa, będę miał i część gier, nie będę musiał na nie pieniądze wydawać, a być może w przyszłości dla niektórych osób to będzie w ogóle argument, że okej, okay, te ekskluzywy z mogą mnie minąć, bo i tak głównie gram w FIFA, w Battlefielda, w Call of Duty, wiecie, tak się to przyjęło i zresztą tak jak Wam wspomniałem, top 10 najbardziej ogrywanych gier na tak powiedzmy konsole najmocniejsze, no to w zasadzie tniemy w multiplatformę, zresztą sami też zobaczcie jak lata wyglądają, to w zasadzie e, 3-4 gry to są ekskluzywy, a reszta gier no to są multiplatformy i naprawdę uwierzcie mi, że jest spora liczba osób, które na to nie zwracają uwagi tak jak my, czy coś jest ekskluzywne czy nie, wydaje mi się, że po prostu chcesz ekskluzywy Sony, Chcesz magię Nintendo? No to Nintendo. Chcesz abonamenty i nie płacić za gry? Bóg wie ile. No to tu jest Game Pass. I konsola, uwiedzcie mi dalej, będzie do tego potrzebna, bo są ludzie, którzy po pierwsze chcą grać na konsoli, nie chcą kupować PC nie chcą się bawić w ustawiania graficzne na PC, w zabawę, bo jednak to nie jest takie... To nie jest ten ekosystem, to się tak nie działa, e, tak. E, no, PC zawsze też ludzi trochę uważam, odstrasza, że to trzeba zainstalować, to trzeba to, to trzeba tamto, to trzeba tu coś ustawiać, uruchomić, a tu jakieś błędy wyskakują. No, na konsoli, słuchajcie, e, no nie ma też już czasów, że wkładaliśmy płytkę i gramy, ale. Jednak jest to bardziej y, przyjazny użytkownikowi taka konsola i na pewno jest tańsza niż średniej klasy PC który wymaga jakiejś dodatkowej i od nas y, że tak powiem y, dodatkowych rzeczy czy też czynności może nie rzeczy a czynności. Po prostu ludzie wiecie też są bardziej leniwi. I oczywiście, że ktoś mi zaraz napisze komentarz ja to kasę mam, mogę sobie kupywać w dupie mam Wimpasa i takie i takie. Oczywiście, że tak. Takie osoby słuchajcie też są. Każdy mówię, każdy punkt siedzenia zależy od punktu, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale nie możemy się zamykać, nie brać pod uwagę, że też są takie osoby, które po prostu wyjdą założenia to ja sobie albo dokupię tego Xboxa, albo będę miał taniej gry i nie będę musiał wydawać na nie, a naprawdę w dzisiejszych czasach ja tak przynajmniej mam, słuchajcie, że naprawdę o każdej złotówce myślę dwa razy. Eee, więc, jak jest taka właśnie perspektywa i taka opcja jak Xbox Game Pass i zagranie sobie w najnowsze Call of Duty w Game Passie, a nie wydawanie na nie 350 zł, no to słuchajcie, jestem jak najbardziej za i myślę, że właśnie w tym kierunku Microsoft idzie i będzie tymi grami się po prostu coraz hojniej dzielił. Forza Horizon, wspominałem Wam ostatnio, jest hmm. duża szansa. Być może te gry od studii takich typowo wewnętrznych Microsoftu, właśnie jak Playground Games, będą się bardzo, bardzo późno, ale jednak będą się pokazywać na te, na te inne sprzęty, jakby to powiedzieć. A takie gry jak właśnie Indiana Jones, gdzie to jest Bethesda, jest gdzie to jest Machine Games, ale pomiędzy jest jeszcze Bethesda i jednak jest to marka rozpoznawalna i jednak trzeba te pieniążki jakoś sobie z tych inwestycji wrócić, no to e będzie to tak zrobione, po prostu, zresztą Microsoft cały czas mówi, że oni chcą łączyć, że niech jak najwięcej osób gra w ich gry. Po prostu niestety, kochani, ta marka, ten brand Microsoftu, czyli Xbox się tak zmienił, że no, musimy to zaakceptować, bo tak po prostu będzie i tyle i, i, i nic tu się nie zmieni, no, po prostu będziesz chciał w miarę mieć tani dostęp do gier. No to sobie będziesz, nie wiem, i, i, a jesteś konsolowcem, no to kupisz sobie tego Xboxa, jako, nie wiem, drugą konsolę, a niektórzy nawet kupią jako pierwszą, bo naprawdę tych pokazywanie, wrzucanie tak mocnych gier e, trafi do ludzi, tak jak właśnie trafiło na przykład do Michała, mówi, że to jest bajka w ogóle i Quick Resume i to wszystko, a on sobie te multiplatformy ogrywa w cenie, jeszcze raz powiem, frytek. I, i, i chłopiec zadowolony, i myślę, że być może w to właśnie Microsoft idzie. Tego chcę do ludzi przyzwyczaić, bo no na ekskluzywy nie wygrają. Po prostu, no na taką, taką taka taktyka widocznie nie przekłada się, słuchajcie, na to, żeby tutaj stanąć do równej walki. I powiem Wam, że coraz mniej wierzę, że kolejny Xbox to może być o, konsola na miarę 360, Microsoft rzucił ekskluzywami i tyle. Nie, moim zdaniem oni już z tą taktyką zostaną. I będą te gry ekskluzywne, żeby właśnie udobruchać tych największych fanów zielonego koloru Xboxa, a dać im do zrozumienia, że będziemy się z czymś dzielić, ale pamiętaj, Ty masz game Passa. Ty sobie zagrasz w to, a być może pierwszy. Albo na pewno pierwszy, bo coś tak jak Indiana Jones wychodzi później i ty sobie ogasz to w ramach usługi. Nawet niech ta usługa później kosztuje 100 parę złotych, to i tak dalej to jest lepsza opcja niż kupowanie jednorazowej gry na premierę, która być może, być może na pewno będzie kosztować 300 zł. Nie wiemy jakim będzie stanie day one'owym. Też wszystko jest to po prostu, no te koszty też tych gier muszą się zwracać, bo tak jak widzimy, gry są teraz pieruńską drogie robi się jej długo i nie zawsze z tego wychodzi coś konkretnego, przypadek, teraz mamy gry usługi, Concord, nie wiem po co, niech oni sobie dadzą spokój z takimi grami, niech się zajmą naprawdę poważnymi, dobrymi, świetnymi tytułami, wartymi swojej uwagi, a takie gry jak Concord, no to trochę czas takich tytułów, słuchajcie, minął, więc tak, to kochani, słuchajcie, myślę, Microsoft będzie się szerzej jeszcze dzielił swoimi tytułami, swoimi IP, ponieważ trzeba sobie odrobić kasę, którą zainwestowali w studia, których nakupywali, a nawet i w całych wydawców, bo zacznijmy od tego, że po prostu nie kupili dwóch dużych wydawców, a te studia, które sobie kupili, no to sobie kupili. Więc kasa musi się zgadzać to jest korporacja nie robią nic charytatywnie. Pieniądz nie śmierdzi. A po drugie, jednak widać, że po prostu dla nich Game Pass jest wyżej niż ekskluzyw. im zależy, żeby ta usługa była na każdym urządzeniu, żeby każdy ją wiedział, każdy ją znał i widział jej ewidentne plusy. Czyli nie musisz wydawać gier na gierkę Full Price'a, tylko możesz w ramach usługi sobie mieć do niej dostęp i do innych też gier. Bo pamiętajcie, że w międzyczasie Microsoft też rzuca inne. I też bardzo dobre gry, no nie wiem, Stalker, Dwójka, Indiana Jones, awałt. no można tak słuchajcie wymieniać i wymieniać, naprawdę tego jest dużo, no albo chociażby teraz, właśnie wrócę po raz kolejny do tego Call of Duty, no naprawdę to i też uważam, że oni tym Call of Duty to jest taka karta albo będzie, albo nie będzie i, i tyle, no więc po prostu słuchajcie. Musimy, to znaczy musimy. No nie musimy, ale ja Wam proponuję, bo to nie ma co walczyć z wiatrakami. No, czasy się zmieniły. To nie jest tak, moim zdaniem, że Xbox nie wie, co robi, że Microsoft nie wie, co robi. Oni dobrze wiedzą, co robią. Tylko się wstydzą jeszcze nam tego powiedzieć, bo się właśnie boją jak ludzie tacy, ich korowi fani, na to reagują. Poza tym ja uważam, że to wszystko też w internecie oni sobie sprawdzają, oni rzucają nam te wiadomości, oni patrzą jak na to e, internet i social media zareagują i sobie tak będą dawkować i sprawdzać. Dobrze, przeżyli, pomarudzili, przeżyli te pierwsze cztery gry, teraz pomarudzą na tego Indiana Jonesa, przeżyją go, bo dojdzie e, do ich świadomości, że zaraz, hola, hola, może okej, okay, wychodzi. No ale ty masz Game Passa, no i to jest dla Ciebie produkt. I dalej uważam, że mimo wszystko, tak jak ktoś pisze, A po co mi Xbox? No może Tobie konkretnie nie jest potrzebny, ale mi, że jest masa ludzi. Ja dalej nawet przy takiej polityce będę miał Xboxa w domu, bo wolę sobie na konsoli popykać. Zwyczajnie konsola to jest jednak konsola. Nie muszę na nią wydawać 4-5 koła, dokupywać monitora, myszki, klawiatury. Mogę ją kupić za 2-3 tysiące, bo tyle może nowe konsole będą kosztować. Plug and play do telewizora i mam. I naprawdę uwierzcie mi, że ludzie lubią wygodę i z tej wygody będą po prostu korzystać. Ludzie nie lubią wydawać na gry, które słyszą, że różne wychodzą, albo po prostu teraz kosztują naprawdę sporo. A jak wiecie, no to dzisiejsze, jakby rachunki nas nie rozpieszczają, przynajmniej nie mnie. Więc dla mnie. Jak mogę na czymś zaoszczędzić i zaoszczędzę na swoim hobby, a i tak sobie zagram w to, co chciałem zagrać, albo przynajmniej sprawdzę, to na pewno będę miał tego Xboxa i kolejnego Xboxa. Pytanie tylko, czy oni coś na tym ugrają, bo naprawdę jak to dalej pójdzie, to faktycznie może się tak skończyć, że kolejny Xbox, bo jednak już go zapowiedzieli, będzie ostatnim Xboxem, a Microsoft stanie się drugą segą. Jedyne, co będzie mógł, to wydawać po prostu sobie gry. A konsola pójdzie do lamusa. I tyle. Przyszedł do mnie psiaczek i tyle. Dobra, kochani, słuchajcie, kończę. Trzymajcie się, czyż dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy to jest ta taka tajna taktyka Microsoftu, w którą, w którą chcą iść? Tak czy siak, nawet jak chcą iść, uważam, że i tak powinni być bardziej transparentni, bo tylko na tym zyskają. A brakiem transparencji to Tracą, bo człowiek nie wie co ma myśleć. A jak człowiek nie wie co ma myśleć, to zaufanie jest takie bardzo znikome. To wszystko, trzymajcie się, cześć, ją.